Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj Tivur, witam was w kolejnym Call of Duty Black Ops Cold War. Znowu nie było dwa dni Call of Duty, ale to po prostu naprawdę wszystko jest ze względu na dodatkowe nagrania, filmy, które inne się... A zresztą, ile razy ja wam to mogę tłumaczyć? Jest, jest i mam dla was dobrą wiadomość. Przed chwilą spędziłem dobrą porcję ostatniej godziny na tym, żeby zdobyć dowody. Dowody z poprzedniej misji, które poprzednio pominąłem. I odkryłem, czytając internety, że niesamowicie zabagowana jest kwestia tych dowodów. Ludzie potrafią po 5 godzin szukać i nigdy ich nie znaleźć, ale znalazłem obejście w poprzedniej misji, kiedy byliśmy w KGB, po wyłączeniu kamer. Najlepszym sposobem na to, żeby mieć pewność, że się zdobędzie te dowody, jest wziąć i wybrać konkretną misję po wyłączeniu świateł, jakby jedno z tych podejść, które tam były, i zanim pójdziemy robić pierwszy etap tego, czyli na przykład przesłuchać więźnia, zanim pójdziemy po dowody na jego rodzinę, pójść od razu do pokoju, w którym te dowody później się zdobywa, i ja właśnie tak zrobiłem. I dzięki temu, uwaga, co się stało? Bo stało się zajebiście. Znalazłem dowody, znalazłem zegarek, dlatego teraz możemy podejść i rozszyfrować tożsamości osób, które się tam znajdowały. I ja widziałem też rzeczy, o których mi powiedzieliście, że które przegapiłem. Przejrzyj dowody. Tutaj mamy ważną rzecz. Mamy tutaj... W ostatnim raporcie brodaczka informuje, tak, tak, tak. Mamy tutaj informacje związane z tym... jakiej płci są nasi bohaterowie. W ostatnim raporcie brodaczka. Ja chciałbym sobie to wyciszyć, nie chcę tego słuchać, ale dobra, raz musi przelecieć. Znała, że ma dość wpływów, by przekonać innych do głosowania tak jak chce. Siła. Aha, dobra, dalej. Zaraz wam powiem o jednym szczególe, na który wy mi w komentarzach zwróciliście uwagę, a ja sam nie zauważyłem, który jest dość kluczowy. Może przegrać następne wybory. Zaleca podjęcie kroków przeciwko jej przeciwnikom. Uwaga, brodaczka. No to wiadomo, mamy żeński zaimek, czyli to jest kobieta. Siłacz. Tutaj jest wprost powiedziane, że to jest facet, mężczyzna. Won, zegarku, bądź cicho i mi nie przeszkadza. Nie, Siri, ty bardziej przeszkadzasz. Won. Won. Ale żongler, obawia się, że może bla bla bla, i tutaj jest napisane, zaleca podjęcie kroków przeciwko jej przeciwnikom. Więc brodaczka i żongler to są dwie kobiety. Dwie kobiety mamy na celowniku. Wydaje mi się, czy tam jest więcej kobiet w ogóle, przejrzyj podejrzanych. Bo tą sobie oznaczyłem, mamy... Tak, mamy więcej kobiet, mamy trzy kobiety. Dobra, tą sobie przedtem oznaczyłem, że na pewno to będzie ona, więc szukajmy dalej. Przejrzyj dowody, zegarek, czyli to, co teraz mamy. Z tajnych skrytek do wymiany informacji z KGB. A czekajcie, bo ja też rozkminiłem poprzednio, że na pewno... Tu mieliśmy jakieś informacje. Brodaczka była w Krakowie, 4.10.80 i potem chyba tą dorwałem. Tak, to jest brodaczka, to musi być kobieta, która była w Krakowie i ona jako jedyna była w Krakowie, tak więc to jest na pewno brodaczka, obstawiam. Więc pozostałe osoby, które mnie interesują, mamy na zegarku. Agenci korzystali z tajnych skrytek do wymiany informacji z KGB. MI6 uważa, że zegarek z KGB zawiera zaszyfrowaną listę takich skrytek. Zobaczmy, co uda ci się odszyfrować. No dobra. Tutaj teraz ustalmy żonglera, czyli drugą kobietę. Ona była w Dijon, czyli w tej musztardzie we Francji, 4.10. Dobra, Dijon, Francja, 4.10. Druga pani kobieta, zapraszam. Ona nie była w Dijon, ta za to była w Dijon, więc mamy drugą kobietę. Okej, mamy żonglera w takim razie. To teraz został nam tylko ten facet. Jeżeli chodzi o faceta, to musi być gościu, który był Rzym, Włochy. Rzym, Włochy oraz Kopenhaga, Dania. Czy jest więcej takich? Rzym, Włochy, Kopenhaga, Dania. Kopenhaga, Rzym, Włochy, mamy to. Facet. Kopenhaga, Rzym, Włochy nie ma. Kopenhaga, ale nie ma Rzymu. Kopenhaga, ale nie ma Rzymu. Rzym, ale nie ma Kopenhagi, więc to musi być ten. Tak, 4.12 Kopenhaga i 9.1 Rzym. Więc wydaje mi się, że to są ci, że to jak nic jest siłacz. Kopenhaga i Rzym. No tak, tak, żeby się upewnić. Kobiet jestem w tej chwili pewien, bo już sobie to tam oblukałem z tą musztardą Dijon. Swoją drogą lecę dzisiaj absolutnie na oparach energii. Mój organizm obudził mnie dzisiaj po 5 godzinach snu, a to dla mnie trochę mało, więc... Wspieram się pewnym tutaj napojem dla bogów. Tak, siłacz. Rzym, Włochy, a potem z tego mamy... A potem z tego mamy, że Kopenhaga, Dania, więc Rzym, Włochy i Kopenhaga, Dania to jest coś, co ich łączy i to musi być to. Robimy to w takim razie, rozpocznijmy misję. Zmiana trzech podejrzanych nie będzie możliwa po zabiciu Vadima, jestem przekonany, że to oni. Na pewno kobieta, która była w Dijon, no tak, to na pewno nie będzie ta, bo ta była w Krakowie.
A jeszcze upewnijmy się w takim razie co do tej kobiety. No nie, bo to musi być kobieta i ona jako jedyna była w Krakowie, a z innego dowodu wiedzieliśmy, że ta laska musiała być w Krakowie. No brodaczka Wiedeń, Austria. Więc czy to na pewno jest brodaczka Wiedeń, Austria? No była Wiedeń, Austria, to musi być to. Rozpocznij misję. Tak, jestem gotowy. Misja poboczna, zabijmy tego typa w takim razie. I będę miał obydwie misje poboczne odhaczone, Najwyraźniej Rutnik ukrył się w odległej sowieckiej bazie w górach Uzbekistanu. Ale co to dla nas? Wylądujemy nieopodal i odwiedzimy go. Hell yeah! Otrzyjmy nosa temu przydupasowi Perseusa. Widzicie, to jest ta znana taktyka. Jak często słyszeliście w filmach, że nie wystarczy zabić szefa złej korporacji, głównego generała jakiegoś złego wojska, czy władcy jakiegoś chujowego państwa. Nie, nie, nie. Trzeba zniszczyć go od środka, ponieważ jeżeli zabijemy szefa, to ktoś po prostu przejmie po nim władzę, ale jeżeli zniszczymy jego siatkę, która mu dostarcza to, dostarcza tamto, jakieś materiały, pomocnicy, to wtedy nie będzie miał kto przejąć władzy. Centrala zdaje się być tego pewna. Rozwalmy wieżę radiową i zróbmy zawieszanie. Hell yeah, bardzo chętnie. Dobra, wysadź nas. Mam nadzieję, że moje zmęczenie nie będzie miało wielkiego wpływu na to, jak strzelam w tej misji. Jesteśmy na pozycji. No siema, co robimy? O, kucej. Potrzebujemy tylko adresu. Uuu, czy my musimy namierzyć cel do napierdalania? Ta wieża jest na tamtym wzniesieniu. Z lornetka. Ty, tam faktycznie, tam mamy wieżę radiową. Okej, okay. Naciśnij W, aby przybliżyć. No kolego, tam to mamy normalnie. No użyłem, kurwa, latarki. Nie latarki. Dobra, przyznam się, teraz to specjalnie powiedziałem. Wiem, że to już jest mem. Mogę was zawieść, ale w ostatnich czasach coraz częściej mimo wszystko udaje mi się, kurde, poprawnie rozpoznawać te dwie rzeczy. Dobra, oznaczyłem. Leci! Fantastycznie, dobra, Rudnik ucieka. Dobra, bardzo chętnie. Musimy ich mordować ludzi w takim razie. Interakcja za sznurem i lecimy na dół. To po linie, nieważne. Kurwa, lina, sznur. Bez znaczenia dla mnie to jest. On, rozumiem, robi mi wsparcie, a my się wbijamy tam do środka, co? Dobra, mam 12 minut. Wydaje mi się, że się wyrobię. Muszę tylko sprawnie. Ale dłużej po te linie to się, kurwa, nie da jechać, no. Dobra, tutaj mamy, widzę, snajperkę, ale mam też jakiś standardowy karabin. Dobra, musimy go, widzę, szukać w różnych tutaj budynkach. To chyba powinienem być w stanie eksplodować, ale samo z siebie to nie chciało eksplodować. Dobra, jeden, drugi, trzeci. Ten mi zdjął tutaj jednego frajera. Tego zdejmę sam, ale tam jeszcze z tamtego budynku do mnie biją, dobra. A z tego? Tutaj to chyba... Tam też mamy jakiegoś delikwenta. Witam serdecznie, posmakujcie moich kul! Co? Tutaj mamy jakiegoś, czy nie mamy jakiegoś? Okej. Okay. Ten tutaj jak zaczął przeskakiwać. Badass. Dobra, tu jesteśmy w strefie celu. Wątpię, żebyśmy go mieli tutaj znaleźć. Za łatwe by to było, gdyby był w pierwszym miejscu, do którego pójdziemy. Tego muszę tylko zabić. Mam ostrzał, kurwa, z każdej strony. Eksploduj! Beczko, proszę cię. Dobra, mam 3 miejsca potencjalne do przeszukania. Tutaj ewidentnie go nie ma. Tak więc jakby... Chociaż chyba jeszcze nie przeszukałem całego tego miejsca. Gościu obrywa po głowie. Po wszystkim obrywacie, koledzy. Po wszystkim. Czy ja dam radę Rudnika wypatrzeć tutaj po prostu korzystając ze snajperki? Na pewno jestem w stanie po... O Boże, jaka potęga! Czy wy to słyszeliście? Nie chcę w sumie stabilizować broni, ponieważ to nie jest tak bardzo stabilizacja, jak kurwa spowolnienie czasu. Dobra, no tutaj jak nic on się nie znajduje. Dobra, budynek czysty, nawet mi Mason tutaj potwierdził, tak więc lecimy dalej. O Boże, rakietnica! Dobra, tutaj mamy jednego snajpera. Nie chcę teraz stabilizować. Chcę ich tutaj pozdejmować, żeby mi zaraz syfu nie robili. Dobra, załatwiony. 11 minut jeszcze mam, więc zajęło mi to mniej więcej około w sumie minuty, półtorej, żeby przeczesać tamten teren. Tak więc powinno być chyba dobrze. Mamy granaty, z których w ogóle nie korzystam. Mamy jeszcze jakiegoś jednego samotnego bombla, który biegnie od tyłu. Ja przyładowuję co 3 wystrzelone pociski. Klasyka gamera. O Jezus Maria, z każdej strony. Boże, mało zdrowia. Kurwa, granat obok mnie. Dobra, jestem w krzoku. Pół dupy zza krzoka, to jest mój nowy pseudonim. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, moi drodzy, z tej strony pół dupy zza krzoka. Granat do środka, nie wiem, czy tam jacyś siedzą, ale zaraz nie będą. Będą siedzieć, kurwa, głowami prosto na podłodze, bo dupy już nie będą mieli. W sumie jakiś shotgun by tutaj dobrze podziałał, ale nie będę już teraz aż tak bardzo wnikał w mój arsenał, po prostu ich porozstrzeliwowywuję. Jakiś tutaj się darł, kolega. Dobra, tutaj czysto. Szybko do tego wniosku doszedłem. Miny lądowe. Mech. Dobra, ale oni tutaj na stówę jeszcze jakiś frajer tutaj, kurwa, jest do góry. Z
chcę zabezpieczyć tą pozycję, zanim będę szedł dalej, bo jeszcze do mnie będą szyli. Chyba, że nasz koleżka ich zdjął. To by było w sumie bardzo miłe. Ajajaj! Gdzie jesteście? Pum! Ależ naprawdę na tym slow motion ten wystrzał jest taki, kurwa, przepotężny. Tak długo też niewątpliwie przeładowuję broń. O mój Boże! Jakiego no-scope'a zrobiłem, kurwa! Gdybym tylko dalej miał 360 i Xbox Live'a, mógłbym po prostu być mistrzem świata. Amerykańskie MLG. Te. Kolego, nie przeginasz trochę? Dobra, bo zaraz rakietą prosto w pysk dostanę. Mam naprawdę dużo czasu. Czemu taką manianę odwalam? Zabezpieczyłbym. Co? Słyszałem coś w nieprzyjemnym dla mych uszu języku. Gdzieś tutaj ktoś zaraz będzie chciał mnie wytentegesować? Czy mi się wydaje? Nie wiem, może nadinterpretuję po prostu sytuację notorycznie. Tam jeszcze jakiś jeden frajer do mnie wystrzelił. Nie jestem pewien, gdzie on się znajduje i czy się tam na pewno znajduje. Dobra, lecimy dalej. Moje wsparcie, powiem wam, snajperskie jest mega chujowe. Nie chcę tego prowadzić, bo naprawdę nie muszę aż tam tak szybko zasuwać. Musimy przeszukać ostatni budynek. Beczki wybuchowe widzę, ale nie mam co z nich na razie korzystać. Mam nadzieję, że cały tutaj gameplay się ładnie nagrywa, ponieważ troszeczkę pozmieniałem... Ała, teraz setup. Odkąd skończyłem nagrywanie już z konsoli gameplayów, to trochę się tutaj u mnie pozmieniało. Granada, oczywiście. Tylko pizdy rzucają granatami. Oj. Dobra. Wiecie, co jest beznadziejnego w tych beczkach? Jakieś strasznie chujowe beczki zamówiliście, koledzy. Za długo wybuchają. Dobra, gdzie my was mamy? Tutaj mogę jakiegoś tego wrzucić? Nie wiem, czy to jest dymny, bo jeżeli dymny, to chujowo. Oczywiście, kurwa, że dymny. Chociaż może uda mi się dzięki temu zrobić tutaj wystarczający chaos, żeby ich wystrzelać. Że jak nagle metr przede mną się jakiś pojawi. No, mniej więcej, prawie metr. Gdzieś tu się jakiś drze, ale nie słyszę dokładnie gdzie. Tam ten ucieka, kurwa. 8 minut jeszcze mam, panie. O nie, tam jest jeszcze jeden budynek do przeszukania. Co najmniej. A jego nigdzie nie ma. Gdzieżeś się schował, kolego? Panie kolego. Myślę, że zdążę tam przebiec. Ewentualnie może jak ucieknie, to nie wiem. Zestrzelę go w helikopterze ze snajperki? Jak już mówiłem, nie chcę do końca korzystać z tych całych skuterów śnieżnych, które się tutaj znajdują, bo czuję, że mogą mnie udupić. Wlezę na ten skuter i mnie rozstrzelają i tyle z tego będzie. Wow, tamten już niebezpiecznie wyglądał z rakietnicą jakąś na ramieniu. Ten nie żyje. A tego pojazdu to ja akurat nie chcę niszczyć, ale na pewno chcę zniszczyć wszystkich przeciwników, którzy z niego wysiadają, a ich tam jakiś jeszcze widziałem. Dobra, Wood, słuchaj, ty mi robisz jakieś wsparcie, czy tak się trochę tam, kurwa, cykasz bardziej? Ten nie żyje. Ten Acock tutaj w ogóle mi nie pasuje, za dużego ma zooma, chociaż walczę tutaj na taki średni dystans, to może jednak jest pomocne. Granatów nie mam, nie podniosłem sobie nigdzie. Nie wiem, czy chcę tędy od góry wchodzić, bo mi zaraz tutaj ktoś wyrucha. No właśnie, dokładnie w ten sposób, ale okej, obaj nie żyją. Jest git. Otwieramy. Wyważ. Kurwa, od tyłu ktoś mnie bierze. Mamy tego typa. Bum, 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 bum. Headshotik. Hello, Rudnik. Ty, suko. Tam jeszcze ktoś był, co? Poszli. Czekamy na potwierdzenie. Otwierdź zabójstwo. No to co? Na Insta. Jaki filtr, koleżanki? Pyk! Słabe światło, można by powiedzieć, że to nie on. O, tu jest jeden. No dawaj, chodź. Usz! Dobra, śmigłowiec ewakuacyjny, co? To dokąd mam się teraz udać? Rzuć granat dymny w wybrane miejsce, by oznaczyć je do lądowania do śmigłowca ewakuacyjnego. Wybierz punkt, w którym możesz się bronić. O Jezus Maria! Mam się bronić tutaj jeszcze? Dobra, no, rzuć ewakuacyjny granat dymny. Wydaje mi się, że to jest w sumie nie takie złe miejsce do obrony. Sobie tylko na dach chcę wejść. I powinienem dać radę, tak mi się wydaje. Więc się ustawię w dobrej pozycji. Tutaj tego. Ja wiem, granat ewakuacyjny. Pewnie mógłbym sobie pojechać gdzieś indziej, żeby się tutaj bronić. No dobra, tutaj ląduj. O mój Boże, ile tutaj biega. Widzę te wszystkie jednostki leśne, które po mnie, kurwa, biegną. Z każdej pieprzonej strony. No nie będę miał lepszego miejsca, szczerze mówiąc, żeby się bronić, mam takie wrażenie. Woods tam, widzę, cały czas mi wsparcie robi. Wezwij wsparcie powietrzne? Oh shit, boy! Dobrze, mogę ich wszystkich tutaj teraz pięknie tak wymordować, to mi się podoba. Tutaj mamy jakiś pojazd, ależ to jest przepotężne. Jaki to jest w ogóle pojazd? Zajebisty, to jest najważniejsze, to chciałbym rozwalić jeszcze. Tam ich mamy w pizdu! Biegają po tym lesie, ale te pociski chyba mają całkiem duży kaliber, moi drodzy. Przepotężny kaliber.
Głos mi się aż zmienia od tego przepotężnego kalibru. Kaliber broni w górę, kaliber głosu w dół. Ale umierają, ale ich tu robię. Na pewno jest co najmniej jeden kierunek, na który do tej pory nie zwracam uwagi. Zaraz mnie z tego właśnie kierunku pewnie coś wyrucha. Ja mogę jeszcze jedno wsparcie powietrzne, proszę. Okej, okay, dobra, koleś podchodzi do lądowania, jest okej. Okay. Czy tam może kobieta? Ja tam nie oceniam. To może być nawet i kobieta. Nawet jak mnie uratuje kobieta, to jeszcze lepiej. Współpraca płci na froncie wojennym. Dobra, jest nasz helikopter. To już chyba nie będzie wiele tutaj działania. Pa, 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 ale ciebie jeszcze zdążę zabić. A się wyjebałeś, głupio. Trzeba było nie przyjeżdżać. Powiedzieli mu pewnie, nie, chłopie, co ty, jaka tam wojna? Będziesz siedział tylko w bazie cały czas i kawę robił. Będzie dobrze. Za komunikację będziesz odpowiedzialny. No i dobra, idealne miejsce sobie wybrałem na ewakuację. Jest git, poproszę miejsce. A mogę strzelać do nich, czy nie mogę? Nie, już nie mogę, a szkoda. A szkoda, cholera. Mogło być tak pięknie. Fajna misja, podobało mi się nawet. Znaczy, zawsze wolę, jak mam jakiegoś towarzysza broni obok mnie, ale i tak nie było źle. Moskow, 1980. Gdzie mój napój mocy, który w połowie kluczuje na tej kamerce? Brakuje mi tylko jeszcze sponsorshipu od Red Bulla, żeby mi taką fajną lodóweczkę na Red Bulle tutaj dali i w ogóle bueno by wtedy było. Okej, okay, loadingi, tak, to jest to, co lubię oglądać najbardziej. Popom, popom, popopopopopopom. No i dobra, mamy to. Ostatnia misja przed nami. Oczywiście ją sobie teraz zaczniemy robić, tylko najpierw mała pauza. Dobra, moi drodzy, możemy kontynuować. Ja tutaj zacząłem bardzo mocno rozkminiać, dlaczego momentami występuje na tych nagraniach tearing. I powiem wam, wszelkie rozwiązania, jakie próbowałem do mojego tutaj dwukomputerowego setupu zastosować, które zwykle rozwiązują problem, niestety tutaj go nie rozwiązują, tak więc nic nie poradzę i po prostu czasami dla wprawnego oka tearing będzie zauważalny. Szczególnie, że czasami tak szybko macham myszką, że po prostu ten tearing się pojawia. Lecimy dalej, lecimy na Kubę, moi drodzy. Nie wiem, czy zrobimy cały finał tej gry właśnie w tym odcinku, znaczy, czy finał tej misji będzie w tym odcinku, raczej pewnie nie, ale możliwe, że już w kolejnym po prostu będziemy lecieli do finału, bo ewidentnie lecimy bardzo mocno do końca. Tutaj mamy jakieś dane różne na temat Perseusa, czy to jest on? Chyba to jest to zdjęcie sprzed 20 lat. Zobaczymy, jak to się skończy. Dowodów to ja jakoś strasznie nie chcę tutaj przeglądać, bo nie mam po co, więc po prostu nie wrócisz już do tablicy dowodów? Spoko, nie muszę. Przed chwilą się upewniałem, że tą misję mam zaliczoną, ale mamy tutaj wyeliminowano majora Vadima Rudnika, a tutaj mamy wyeliminowano Roberta Aldrisia. Tak więc jest git. Rozpocznijmy misję, zatwierdź. W ogóle miło ze strony Call of Duty, że informuje nas o tym, że już tu nie wrócimy. Opuścił Salt Lake City. Musimy założyć, że tam jest atomówka. W Langley wierzą, że Castro może pomóc Perseusowi przerzucić ją do Stanów. W zamian może chcieć ją zbadać. Nie pozwolimy na to. Jaki jest plan? Trop za Hastingsem urwał się 50 km na południe od Hawany. Myślimy, że Perseus trzyma atomówkę w tamtejszej opuszczonej bazie. Działają po cichu, więc nie powinni mieć licznej ochrony. Uderzmy z zaskoczenia. Skaczemy, zgarniamy bombę i wiejemy Skyhookiem. A jeśli bomby nie będzie? Będzie. Perseus ściągnął Hastingsa na Kubę tylko po to, by przygotować ją do uzbrojenia i detonacji. No i proszę. Hudson przygotuje naszą eksfiltrację. Wszyscy gotowi? Ruszamy. Kurde, ale to będą fajne klimaciki tej misji. W takim razie, jeżeli będziemy na Kubie, bardzo mi się to podoba. Koniec zabawy. Jacek Bel Buconeiro. Boże, jakiś taki chyba z Buenos Aires sprowadzony agent, nie? To my jesteśmy wcześniej. Adler odezwie się lada... Park, jesteśmy na miejscu. Przyjęłam. Ruszamy na flankę. Let's go w takim razie. Znowu dostaję snajperkę na wejściu? Naprawdę? To jest taki wasz domyślny sposób na walkę? Snajperki? Znaleźć Hastingsa, przejąć atomówkę i wyjazd. No plan jest niezwykle prosty. Szczerze mówiąc, wątpię, żeby cokolwiek w tej misji miało być za chwilę proste, ale to się jeszcze okaże. Dobra, Lazar, Park. Czy ja mam kliknąć te drzwi? Lecimy. O kurwa. Dobra, Adler tutaj widzę walczy, Mason, Woods. No to zasuwamy w takim razie z Kubańczykami. Uuu, prosto w plecy, Jezus Maria, dobra. Może jednak całkiem skuteczne jest bieganie ze snajperką, jak zresztą sami widzicie. Boże, jakie mordulstwo ja tutaj uprawiam. Normalnie, kurwa, ała, ała, z której strony? A tam z okien do nas biją, Boże, Boże, połóż się, hopy. Tam na dachu siedzi jakiś frajer.
Gość na dachu babkę zapina. No to i my musimy zapiąć jego za pomocą naszego fantastycznego, dalekosiężnego karabinu. Hell yeah, boom! Pięknie można obserwować, jak pocisk leci do przeciwnika, kiedy przytrzyma się ten shift. Jak już mówiłem, to nie jest wstrzymanie oddechu, to jest wstrzymanie, kurwa, czasu. Kiedyś to byli żołnierze, wstrzymywali czas na moment wystrzału. Teraz to co najwyżej oddech wstrzymują. Tutaj liczyłem na dwa trupy za pomocą jednego pocisku, niestety się nie udało. A gdzie są te KM-y? Bo ja właśnie tam jednego typa na KM-ie postrzeliłem, ale jakiś taki nieskuteczny ten strzał się wydawał. O, tutaj mamy kolesia. Weź umieraj. Halo, hopie. No właśnie. On dalej żyje. Dlaczego? Dostał prosto w głowę. Czy mi się wydaje? Gra normalnie nie wyrabia tutaj z FPS-ami też momentami, jak ja tutaj jakiś potężny rozpierdol robię. Spadają w zauważalnym stopniu, więc wy też i pewnie to widzicie. A ustawienia są rekomendowane. Boże, jedyny jak ja ich zdejmuję tutaj. Jak kaczki na strzelnicy. Czasem mi się myli i zamiast strzelić w jakiegoś typa, to strzelam w jego martwego kolegę obok. Nie, no autentycznie, czasami chyba dropię poniżej 60. Kurwa, kolejny się dobrał do działka. Weź tam. Cieszysz się? Cieszysz się, że taką decyzję podjąłeś na koniec swojego marnego życia? Tutaj trafiłem chyba w filar zamiast w niego. Jeszcze mi się pociski pokończą. Ależ was jest dużo, Boże! Za dużo, zdecydowanie. Boom, spowolnienie czasu. Dobra, ja muszę podejść do przodu, bo to się nigdy nie skończy. Wiecie, jak jest Call of Duty. Ono się rządzi skryptami. O Jezus Maria, dobra, już kompletnie nie mam amunicji. Jak ja mam sobie teraz poradzić? Pistoletem? God damn! Ty, no ewidentnie mamy teraz jakieś takie niedobory FPS-ów tutaj. Gra jest normalnie niezbalansowana. Czekajcie, czy ja mogę coś z tym zrobić na szybko? Grafika. Czym ja tu mogę? Poziom jakości tekstur? Na wysoki sobie dajmy. Tekstury interfejsu 4K? Odbicia w ogóle jakieś mam tutaj też na niski. Czy tutaj nie było DLSS-a? Albo mam na jakość? A to dajmy sobie wyważone w takim razie. Zastosuj. Teraz powinno być ok. Szczególnie, że DLSS jest dla mnie praktycznie niezauważalny. Granaty odłamkowe. Dobra, ja potrzebuję jakiejś innej broni, bo szczerze mówiąc, przyznam się wam, nie mam nic. A nie, tutaj mam aż 15 pocisków. Dobra, ale ten pistolecik, jak fajny by nie był, zamieńmy sobie na tego dyngacza. Tym to będziemy dali radę tutaj pomordować trochę. Możemy ich użyć do znalezienia głowicy. Kamery, powiadasz? Ale chyba taka rozpieprzona trochę ta kamera. Musimy liczyć na to, że wcześniej nikt tych kamer nie porozpierdalał. Bo my się za bardzo tutaj z tym jakby nie pieprzymy. Niszczymy wszystko na naszej drodze. Łącznie z ludźmi. Pełne skupienie. Co tam, z czego wy strzelacie, chłopaki? Właśnie z tego? Kałaszniaków i RPD! Nie, to ja chyba wolę kałaszniakowa. On ma fajny celownik, jak już mówiłem. Taki mały, tyci, zgrabny i ostry. Dobra, bel szukaj. Tam jacyś ludzie strzelają do ludzi. Kurwa, opisałem Call of Duty. Jest tu ktoś? Halo? Halo, dzień dobry. Dobra, ten załatwiony. Halo? Tajemne przejście przez szafę. Co mam wcisnąć? Którą książkę? Może ten? Kurwa, jest zwykły przycisk. Myślałem, że jakiś, nie wiem, trzecia część Harry'ego Pottera będzie do kliknięcia. A tutaj jakieś pierdoły tylko robię. Granaty odłamkowe, no mam limit, tak wiem. Co my tutaj mamy? Wow, shotgun z absolutnie wszystkimi możliwymi dodatkami chyba, jakie istnieją na świecie. Mamy RPG. Ty, co ja mam teraz robić w ogóle? Tam mam iść. Ale znalazłem sobie taką fajną, normalnie zbrojownię. Nie ma tutaj jeszcze czegoś ciekawego leżącego? Ktoś do mnie przyszedł? Nie. Zostawili mnie. A to pożałują sami. Nie będą mieli okazji w tym fantastycznym miejscu sobie pobuszować. Hehehe. A my tak, idziemy na drugą stronę. O kurwa! Aj! Aha! Faktycznie! To były te miny. Dobrze słyszałem. Tylko tak wiecie, poszedłem przed siebie i nie widziałem żadnych min, więc miałem takie, o chuj chodzi z tymi minami. Nie ma żadnych min. A jednak są! Moja noga taką minę wykryła. Tutaj na pewno jedną mamy, zdetonowana. I tutaj też. I chyba już taka wolna droga, mam wrażenie, na drugą stronę, nie? Ej, a nie, przepraszam, wlazłem tam w jakąś. Dobra, ale tutaj już niczego chyba nie będzie. Bom. Ty, jacy oni są wytrzymali, ci cholerni Kubańczycy? To chyba te cygara. Tak mi się wydaje przynajmniej. Let's go dalej. Szukam osłony. O kurwa, RPG na balkonie, faktycznie. Dobra, już nie ma RPG na balkonie. Chyba, że któryś tam powie: no dobra, słuchaj Zenek, bardzo fajnie ci szło z tym RPG, ale teraz kurwa moja kolej.
O nie, przepraszam, jest po prostu kolejny typ z drugim RPG. Ile wy macie tych RPG? Co to kurwa jest? Larpowanie na konwencie mangi i anime? Że tyle tego RPG? Jezus Maria. Weźcie się, uspokójcie, spoceńcy. Zachowujecie się jakbyście, kurwa, nie wiem, wojnę chcieli wygrać czy coś. Pa, 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 pa. Albo bronili swojego dyktatora. Czy to był mój, czy przeciwnik? Nie wiem. Raczej bym nie mógł mojego zabić. Dobra, lecimy przed siebie. Wojna nikogo nie oszczędza. Gdzie są skurwysyny? Dorzucę? O, wow, to był praktycznie perfekcyjny rzut na piętro. A jem zadowolony. Kałach jest, powiem wam, mniej potężny niż by mi się mogło wydawać. Tutaj jakiś będzie siedział frajer. Hoi! 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 No mówię wam, ci Kubańczycy kurwa jarają tyle, że normalnie ze smoły mają armor na swoje organy wewnętrzne. Substancje smoliste i te sprawy. O, jak teraz przyjemnie się gra, jak włączyłem to ten DLSS na wydajność. Uch! A różnicy? Nie widzę. Też byście nie zauważyli, gdybyście nie widzieli, że opcje zmieniam. Hue, hue. Dobra, użyj wideo nadzoru. Bardzo chętnie obejrzyj materiał. Dobra, gdzie macie bombę? Sukinsyny. Zmiana kamery, a idę. Mason, macie jeszcze jednego za blatem. A, dobra, my będziemy kierowali Woodsem, Masonem i Adlerem. Dobra, lecimy dalej. Tutaj martwi jacyś naukowcy chyba. Tutaj. Czekaj, ty, potężny namiot. Czy to jest? Kto to kurwa jest? Może to Perseus? Sala 27B. Wow, jak rozkminione. Ja nawet nie poznałem, co to była za sala i co to było za miejsce. Dobra, jak stąd escape, wyjdź. Pierwsze piętro, pokój pośrodku. Dobra. Otwórz wyważ, a tam są przeciwnicy. No dobra! Ale skutecznie. Mogę Kałacha wymienić na coś innego? Nie, to trudno. Biorę tego mojego shotguna, który ma tutaj maksymalne ilości dodatków na siebie. Bell, użyj C4. C4, jeboj! Musiał być personalnie zmodyfikowany przez samego Fidela Castro ten shotgun, żeby móc go używać. Jak to zdetonować? Samo się zdetonuje. Ten kurwa park w ogóle, jaka ona jest szalona! Przygwoździli nas! Idźcie dalej, dogonimy was! No dobra, bardzo jak tu idźcie dalej? Myślałem, że mamy was jakby tam, ten, pomóc czy coś. Oratorio! Oratorio! Co ty tam mówiłeś, ziomeczku? Ten shotgun jest spoko, aczkolwiek niewątpliwie trzeba tutaj całkiem sporo postrzelać przeciwnika, żeby nim zabić. Shotgun to jest dla mnie broń taka, wiecie, klik i sayonara, a tutaj jest klik, klik i sayonara. Jo! Strzelam w jedno miejsce, liczę, że zabiję was. Cholera jasna, dobra, wracam do Kałacha. Bardziej mogę zaufać Kałachowi niż temu shotgunowi, przykro mi, shotgunie. Ale jesteś po prostu gówniany. Bum! O, odrzuć! Wow. Niesamowita jest prędkość, z jaką nasz Jacek Bukuneiro wypierdala granat, który musi odrzucić. Z tymi granatami, które my miotamy, to się tak trochę opierdala. O, tutaj mamy jakoś tego. O, nie? O, tak. Tego bym chciał. Tłumaczyliście mi coś na temat tych broni w komentarzach, ale ostatecznie ja nigdy nie mówiłem, że znam na czymkolwiek. Uuu, typ 63. Przetestujmy tego typa w takim razie. Weź amunicję, gdzie oni są? Tam jakiś jest, bum. Na dwa strzały, ale tak przyjemnie szybko strzela nawet. To ja lubię. Mógłbym w głowę celować, gdyby mi się nie chciało, ale wiecie, to ja. Ba-ba-ba-ba-bam. Zawsze miałem taką, wiecie, ambicję, żeby w tych multiplayerowych trybach Battlefield albo Call of Duty grać tymi brońmi, które są, wiecie, samopowtarzalne, czy jak to się tam nazywa, półpowtarzalne, kurwa, nie wiem. W sensie, że jeden klik to jeden strzał i po prostu kosić tym przeciwników. Ale nigdy nie miałem wystarczająco szybkiego palca chyba na takie cuda, mam wrażenie. Ani aima, jak widzicie, chociaż trenuję. Widziałem komentarz jednego mistrza aima ewidentnie pod Call of Duty, który skomentował, że no, ale ty masz chujowego aima, ziomeczku, weź kurwa, byś popracował nad tym. A wiecie co, ja mam wrażenie, że nie mam aż tak złego aima. Jakby, no wiadomo, daleko mi do Shrouda czy innych super profesjonalistów, ale nadal. A co my tutaj mamy? Kurwa, mam wrażenie, że jakieś dziwne rzeczy mi się tutaj wyświetlają momentami. Tutaj proszę, pułapki jakieś zastawione, miny koledzy porozrzucali. Bum, bum, bum. Tam jeszcze jeden się skrył. Halo, halo, gdzie pan jest? Ma pan do odebrania kurwa odkurzacz w hotelu Forum. Zajebiście. Kiedyś jak zadzwoniła do mnie kobieta, która mnie poinformowała, że mam odkurzacz do odebrania, bo wygrałem go w konkursie, to przez 5 minut jej tłumaczyłem, że ja nie wiem, co to jest odkurzanie. Miałem taką fantastyczną zabawę. Ale jak to pan nie wie, co to jest odkurzanie? No jakby o co chodzi? Co to znaczy? Kurz? No tak, znam, ale odkurzanie nie rozumiem.
Perseus nie zostawiłby tu swojej atomówki. Może to nie jest jego atomówka. Tworzenia kodu detonacji. Daliśmy mu dostęp do Green Light. Co? Chcesz powiedzieć, że może zdetonować więcej głowic w Europie? Ojojoj! Przepraszam. Hastings, nie umieraj. Ile głowic Green Light Perseus może uruchomić kodami? Wszystkie. Może zdetonować... Je wszystkie. Wysadzi połowę Europy. Nice. Musimy dorwać tego skurwiela Perseusa. Proszę, proszę. Kolega chyba się lubuje w daniach zwanych chaosem. Zbijamy się, nie? Ucieknij na dach, idź za Lazarem. No to lecimy w takim razie. Do przodu, do przodu, do przodu. Let's go, go, go. A gdzie będą jeszcze Wietnamczycy do zabicia? Znaczy, Boże, to nie są Wietnamczycy. A, zresztą, jeden pies w tej sytuacji, szczerze mówiąc. O, mamy się bić czy biec? Jedno i drugie? Uuu, siemano. O, Boże. Dobra, to mógł być zły pomysł, szczerze mówiąc. Tak, to był zły pomysł. Ja mam chyba raczej bardziej biec niż strzelać. Uuu, Perseusz miałby tutaj jeszcze być, to ja bardzo chętnie. Lecimy przed siebie. Koledzy tutaj z shotgunami próbują jeszcze coś zrobić, ale chyba nie wydziałają. Przez okno, go! No Jacek Bell, Bukunairo zawsze jest gotowy! Twój Bukunairo jest zawsze gotowy! Dobra, wspinaczka, wspinaczka. Co to, kurwa, tym balonem odlecimy? O nie, jakieś dziwne rzeczy tutaj robią. Co oni tym wypuszczają balonem? Oznaczają naszą pozycję, okej? Przypnijcie się skrzyżującej ręce na piersi, pamiętajcie... O Jezus Maria. No dobra. Granatnik mogę sobie podnieść, co? Snajperów na dachu? Mech! To ja mam przecież moją własną super szybką mega turbo snajperkę do takich rzeczy. Mało amunicji. Etam mało amunicji. Jeden pocisk, jeden przeciwnik. No dobra, dwa pociski, jeden przeciwnik. Bo taką mam broń, okej? Mam tutaj typ 63, czyli dokładnie to, z czego teraz walczę. Dobra, helikopter zaraz przyleci. Mamy tutaj strzelnicę, kubańską strzelnicę. Jedni lubią kubańskie cygara, ja lubię kubańską strzelnicę. Głowa. To nie była głowa, nieważne. Nie można ciągle headshotów strzelać, to jest nuda, wiecie. Wicie, rozumicie. Dlatego ja tutaj po prostu wprowadzam różnorodność, nie? Raz oberwie w biodro, raz w dupę. Potem 700 jeszcze razy w dupę. Plus hej, to jest kampania, tutaj nikt się nie powinien tak pieknić o to, gdzie się trafia przeciwnika. I tak wszyscy padają jak muchy. To nie multiplayer. Gdzie ten samolot? Tam kończy się amunicja, tutaj jeszcze granady mamy. Dobra, gdzie oni są? O, wow, 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 kolega z rakietnicą. Kubańczycy strasznie lubią te swoje rakietnice, muszę przyznać. Uuu! Dobra, jest zajebiście. O kurwa, jeszcze więcej rakiet, zwariowaliście. To wy Boga w sercu nie macie. Nie możecie jak ludzie z karabinów strzelać i shotgunów i innych tego typu broni. O kurwa, mogę wsparcie wezwać, nawet tego nie zauważyłem. Prrr, 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 prrr. Ale zajebiste. Prrr. O dobra, okej, fair. Teraz się ich trochę dużo tutaj zrobiło. Mam nadzieję, że te pociski, których kaliber tak bardzo wychwalałem niedawno, nie mają na tyle dużego kalibru, żebyśmy mieli totalnie przejebane od tego postrzału, wystrzału. Tam ci w ogóle biedni sobie stoją gdzieś na podeście, a ja i tak ich morduję. No spoko, ale ja sobie radzę. Musimy się podpiąć, to już! Dobra, podpinanko, do tego się podpinamy? Zaczynasz, osłaniamy cię. Ja pierwszy? No dobra, spoko. Tutaj, skorzystaj ze Skyhooka, okej. Okay. To jest jakaś skomplikowana technologia. O kurwa! Okej, nie tak to miało chyba wyglądać. Nasz piękny balonowy sterowiec chyba nam nie pomoże teraz. Przypnij Lazara czy Park. O kurwa! Nie sięgam. Kurwa, dobra, przypnij Park. Nie wiem, nieważne, przypnijmy Park. Kurwa, no nie ma tutaj dobrego wyboru chyba. Mam wrażenie, że ona jest jakoś tutaj analityczką. Ona dużo czasu spędzała przy tych komputerach, więc mogą być bardziej przydatni. No nie miałem jak wam pomóc, musiałem kogoś wybrać. Nie jestem pewien jakby, czy to ma jakiekolwiek znaczenie dla fabuły, czy coś przez to się zmieni, stanie, wydarzy, To było pieprzone fiasko. Działaliśmy w oparciu o dane, którymi dysponowaliśmy. No i nam się kurwa odbiłczka. To kto jest winny, Bell? Nie wiem, kto jest winny. Wiem tylko, że Perseus ma nie jedną bombę, a kilka jebanych tuzin. Gorzej? A winą obarczone zostaną Stany Zjednoczone.
Nawet w Polsce jedna jest, kurwa, co to, Katowice? Sygnał aktywacyjny. Skąd niby mamy ci to wytrzasnąć? Bell wie, gdzie to jest. Bell? Ten pieprzony eksperyment to jakaś cholerna porażka. Nie spisuj Adlera na straty. Ma sporo asów w rękawie. Wait, what? Bell wie, gdzie je... Czy je... Czy ja, kurwa, jestem jakimś zbrainwashowanym, pojebanym, kurwa, agentem KGB czy innego gówna tajnych sił specjalnych, który został przerobiony na agenta amerykańskiego? Czy mi się tylko wydaje? Nawet mi nie mówcie. Bierz noszę! Adler, no dobra, to jesteśmy my poranieni. Coś mi się tutaj złego podziało. Skąd ja mam wiedzieć takie rzeczy? Jakaś mowa jest o eksperymentach. Więc jak nic, kurwa, znowu jesteśmy ofiarą jakiegoś eksperymentu. Mam u ciebie dług. No, ja myślę. Cholera. Stracimy więcej niż Lazara, jeśli odpowiednio nie zareagujemy. Mamy dla ciebie jeszcze jedno zadanie. Liczę na twoją pomoc, Bell. Jezus Maria, to w ogóle ślad na jej szyi. Ktoś jej podciął kiedyś gardło? Leki? Co wy mi robicie? Co się dzieje? Przestań marnować cenny czas. Hudson. Do niczego już się nie przyda. O Jezus Maria, jak nic. Bez ciebie nie pokonamy Perseusa. Jak nic, jesteśmy, kurwa, jakimś agentem, który pewnie kiedyś może współpracował z Perseusem. Robimy iniekcję śródmózgową. Nie! Jezus Maria, jaka długa szczekawa! Prosto do mózgu ryzykujemy. I to bardzo. Cholera. Przez oczodu. Jesteś tego pewien? To powinno wywołać wspomnienia. Bell, posłuchaj. Musisz sobie przypomnieć. Wróć do czasów Wietnamu. Jeszcze raz. Skończmy, co zaczęliśmy. Czekała nas robota. Okej, czyli jestem ewidentnie jakimś takim, kurwa, zabawkiem. Pamiętasz wasze wspólne spotkanie w Wietnamie? EKG skacze. Jak to wspólne spotkanie? Przecież my już chyba sprawdzaliśmy akcję, którą tam robiliśmy. Inaczej to wyglądało. Helikopter się rozbił. Udało ci się przedrzeć, samotnie. I znaleźć bunkier. Pamiętasz bunkier B? Musimy wiedzieć, co w nim było. A może oni po prostu, nie wiem... Nie ufaj Adlerowi. Adler cię okłamuje. Nie ufaj mu. Nie wierz Adlerowi. On cię okłamuje. On cię okłamuje. Nie ufaj Adlerowi. Podczas misji zbadania doniesień o radzieckim bunkrze, twój helikopter oberwał z ziemi. Według raportu ocknąłeś się, a wokół trwała strzelanina. Ocalali bronili się przed atakiem Wietkongu. Ruszyłeś przed siebie i znalazłeś M16. Dobra, moi drodzy, ja wiem, że akcja jest totalnie pojebana, ale udało się skończyć misję i przed nami kolejna, tak więc to na pewno się wydarzy w kolejnym odcinku, który, cholera, chyba nagram sobie za chwilę, tylko z psem sobie wyjdę na spacer, bo coś czuję, że skończy się tam gra i dowiadują się teraz jakichś totalnie powalonych rzeczy. Jakby ewidentnie próbują wywołać w nas jakąś reaktywację wspomnień, ale co te wspomnienia kryją, kim my dokładnie może jesteśmy, dlaczego je straciliśmy i musieliśmy taką strzykawą dostać, żeby je sobie przypomnieć, nie wiem. I mam nadzieję, że się dowiemy. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i pa, pa.